Wzruszony Wawrzyniec Hajda wraz z mieszkańcami Piekar Śląskich, witający Wojsko Polskie z generałem Stanisławem Szeptyckim na czele. Tak rozpoczęły się obchody 80. rocznicy usypania Kopca Wyzwolenia. Były inscenizacje, salwa honorowa i tradycyjna msza święta polowa odprawiona u stóp kopca. Tak jak mówił Jan Paweł II Święty, nasz papież, o korzeniach trzeba pamiętać, bo naród, który nie pamięta o korzeniach, nie ma żadnej przyszłości. W Piekarach Śląskich, duchowej stolicy Śląska, ta pamięć jest wciąż silna. Stojąc u stóp Kopca Wyzwolenia, patrzymy w przeszłość, wspominamy bohaterów, ale wchodząc na szczyt, patrzymy w przyszłość, na Śląsk, jak się rozwija, jakie ma przed sobą perspektywy. Polska wygra! Rekonstrukcje nie tylko pobudzały wyobraźnię, ale były doskonałą, żywą lekcją historii. Wystartowaliśmy ze sceną z 22 roku wkroczenia wojsk generała Szeptyckiego do Piekar i to staraliśmy się odegrać, scenę powitania przez Wawrzyńca Hajdę i mieszkańców Piekar. A druga scenka to scenka już trzeciego powstania śląskiego, czyli maj 1921 rok. No pamiętajmy, że jesteśmy w miejscu, gdzie autentycznie odbywała się przysięga powstańcza, więc to zobowiązuje. No to jest bardzo cenne, żeby myśleć i czcić i pamiętać o tych wszystkich Ślązakach, którzy walczyli wówczas o to, żeby opowiedzieć się po pewnej stronie. I za to im dzisiaj Rzeczypospolita powinna dziękować. I po to tutaj też jesteśmy, żeby to uczynić. Historyczne inscenizacje były interesujące i zrozumiałe dla wszystkich, nawet dla zagranicznych gości. Oczywiście, bo nie jesteśmy stąd, to bardzo ciekawie to dla nas i bardzo patriotycznie, tak, i bardzo fajnie było. Wystawa fotografii, pokazy kawalerii czy prezentacja współczesnego sprzętu wojskowego to tylko część atrakcji przygotowanych dla mieszkańców. Wśród nich byli także potomkowie osób pracujących przy budowie kopca. Mój pradziadek sypał ten kopiec. A mój dziadek? No, mówił, że usypowali kopiec. Każdy dostał potem obraz Matki Boskiej Piekarskiej za to, że usypowano. Coś wspaniałego dla nas Polaków i przede wszystkim Ślązaków. Żyjemy w wolnym kraju i pamiętamy, że to dzięki postaciom takim jak Wawrzyniec Hajda, jak śląscy powstańcy, a także dzięki mieszkańcom regionu. Polska flaga powiewa na szczycie Kopca Wyzwolenia, a śląski jest biało-czerwony. W czasie takich wydarzeń uczymy się patriotyzmu. Kopiec pokazuje tą przynależność do Polski, miłość do Polski, miłość do naszej ojczyzny. Naprawdę, to tak trzeba patrzeć w takich kategoriach i trzeba to też odbierać jako taka naprawdę lekcja historii. Historii trudnej, pełnej poświęcenia, po której pamięć i duma wyrastają w Piekarach Śląskich ponad 80 lat.